STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. No tak na szybko kończę, mogę powiedzieć, że myślę, że przez większe spotkania to my byliśmy przy piłce, ale tak jak pan mówi, nic z tego nie wynikało. Po prostu Cracovia była bardzo dobrze zorganizowana z tyłu. Bronili się całym zespołem i strzeli nam 3 bramki z 3 fragmentów. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego, że dostajemy bramki ze stałych fragmentów. Też byliśmy przygotowani na te stałe fragmenty. Ich wiemy, że strzelają z nich, ale niestety dostajemy właśnie z tego stałych fragmentów bramki. Nie chcę też tutaj zganiać może na przygotowanie fizyczne. Myślę, że dobrze czuliśmy się przed tym meczem. No nie wiem, co było powodem. No może tak jak wcześniej pan powiedział, że ta Cracovia jednak postawiła nam bardzo trudne warunki, broniła się bardzo dobrze i po prostu biliśmy głową w mur, nie wiedzieliśmy jak zdobyć gola. To była trenera decyzja i może chciał wnieść trochę świeżości, nie wiem, na skrzydło. Myślę, że Hubert wszedł dobrze w mecz. Ale no nie wiem, no tak jak mówię, nie rozmawiałem jeszcze z trenerem, myślę, że porozmawiamy jutro na treningu i może się dowiem, co było powodem tej zmiany. Więcej graliśmy piłką niż drużyna Cracovii. Wykorzystywała też nasze straty piłki i kontratakowali. No niestety przegrywamy ten mecz. Teraz o tym meczu chyba trzeba jak najszybciej zapomnieć, bo przed nami bardzo ważne spotkanie w Niedzieczy. Tak. No tak jak przy każdym meczu przegranym trzeba jak najszybciej zapomnieć i walczyć o następne punkty, bo trzeba walczyć o każde 3 punkty na wyjeździe u siebie wszędzie. Na pewno jesteśmy źli na siebie, zapominamy o tym meczu. Od jutra już przygotowujemy się do meczu z Termaliką i po prostu jedziemy tam po 3 punkty.